Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslo. W dzisiejszych czasach praktycznie każdy z Was ma już w swoim komputerze dysk SSD. Dlatego pomyślałem, że dzisiaj będzie przyjrzeć się fajnie 6 dobrym praktykom, które możecie zastosować w swoim komputerze, tak aby przedłużyć żywotność Waszego dysku SSD. Zapraszam! Pierwsza rzecz to aktualizacja firmware'u w dysku. Myślę, że jest to rzecz, o której duża ilość osób po prostu najzwyczajniej w świecie zapomina. Tak się akurat składa, że dysk SSD jest troszeczkę bardziej złożony, jeżeli chodzi o elektronikę w nim zawartą i warto pamiętać o tym, że też trzeba aktualizować w nim firmware. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich dysków, ale popularniejsi producenci udostępniają na swoich stronach często firmware, który wręcz trzeba zaktualizować. Czasami naprawia jakieś błędy, często poprawia wydajność i rozwiązuje problemy z kompatybilnością z systemem operacyjnym. Dlatego warto pamiętać, żeby dbać o aktualizację firmware'u. Dlatego jeżeli ktoś z Was jeszcze nie zaktualizował w swoim dysku firmware, być może jest to dobry moment, żeby zrobić to teraz. Rzecz druga. Nie defragmentuj dysku. Defragmentacja ma sens jedynie w przypadku dysków talerzowych. Wynika to głównie z tego, jak dysk talerzowy działa. Defragmentacja pozwala zmniejszyć czas dostępu do plików, jednakże w przypadku dysków SSD czas dostępu do pliku jest praktycznie zawsze taki sam. Defragmentując, nie zyskujemy w ogóle na wydajności, a możemy nawet naszemu dyskowi zaszkodzić. Tak się składa, że poszczególne komórki, które mogą przechowywać dane w naszym dysku SSD, mają ograniczoną liczbę zapisów. Tak więc defragmentując nie zyskujemy w ogóle na wydajności, a można powiedzieć, że powoli zabijamy nasz dysk SSD, niepotrzebnie przenosząc dane z jednych komórek do drugich. Rzecz trzecia, nie zapełniaj dysku SSD na 100%. Chociaż z tymi procentami to na dobrą sprawę jest różnie i to też bardzo zależy od modelu dysku i kontrolera, który on używa. W niektórych SSD-kach, jeżeli zapełnimy powyżej 75%, możemy spotkać się z tym, że dysk gwałtownie będzie zwalniał, czy to z zapisem, czy z odczytem. Wynika to głównie z tego, że dysk ma coraz mniej miejsca, żeby rozrzucać nasze pliki. Im więcej danych mamy zapisane na SSD-ku, tym kontroler wolniej znajduje te puste miejsce, które nam zostało. Co ciekawe, jedne z lepszych dysków SSD mają zdecydowanie większą pojemność niż tą, która jest dostępna dla zapisu. Przykładowo, jeżeli dla użytkownika dostępne do zapisania jest 512 giga, dysk może mieć przykładowo 600 giga pojemności po to, aby zostawić sobie więcej miejsca na tak zwany cache, żeby po prostu kontroler miał łatwość w zapisywaniu danych. Więc tak jak mówię, to zależy od dysku, ale należy o tym pamiętać. Trim to taka funkcja, która pozwala na skomunikowanie się systemu operacyjnego z kontrolerem dysku. Jest to informacja, która mówi o tym, że przykładowo dany plik został usunięty i dany sektor w dysku SSD może zostać zwolniony. Pozwala to przyspieszyć znacząco dyski SSD, ale też ma za sobą pewną konsekwencję, ponieważ wtedy, jeżeli usuniemy coś z dysku, to możemy liczyć się z tym, że praktycznie żaden program do odzyskiwania danych nie będzie w stanie tego pliku odzyskać. Jednakże warto mieć włączoną tą funkcję ze względu na wydajność. Jeżeli ktoś z Was używa Windowsa 10, to na 90% będzie miał tą funkcję włączoną. Jednakże dla pewności możecie wpisać tą komendę w CMD i jeżeli wartość będzie wynosiła 0, to znaczy, że wszystko jest w porządku. Rzecz piąta. Plik wymiany i hibernacja. Tutaj głównie ta porada będzie zależała od tego, ile macie RAMu i tak naprawdę w jaki sposób korzystacie z komputera, ale jeżeli macie dużo RAMu, to całkiem niegłupim pomysłem byłoby całkowicie wyłączyć plik wymiany. Plik wymiany służy głównie do tego, że jeżeli zapełniamy swój RAM, Windows część danych z RAMu przenosi na dysk twardy, tak żeby zwolnić nam nieco więcej RAMu. To jest podobnie jak z defragmentacją, niepotrzebnie wtedy zapisujemy coś na dysk, tym samym skracając jego żywotność. To samo oczywiście tyczy się z hibernacją. Jeżeli z hibernacji nie korzystacie i po prostu czasami przypadkowo wasz komputer się hibernuje, no to również tutaj niegłupim pomysłem byłoby to wyłączyć. Ostatnia, szósta rzecz. Korzystaj z funkcji Smart. Funkcje Smart służą do tego, żeby monitorować nasz dysk SSD i pozwalają nam sprawdzić informacje na temat jego żywotności, temperatury bądź aktualizacji. Akurat tak się składa, że Plex Store udostępnia bardzo fajne narzędzie pod Windowsa, które nazywa się Plex Tool.
No i jak możecie zobaczyć tutaj teraz na ekranie, pozwala nam to monitorować nasz dysk SSD i sprawdzić, czy wszystko działa tak, jak powinno. Moi drodzy, to tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że czegoś się nauczyliście i być może dowiedzieliście się jakiejś ciekawej praktyki, która pozwoli Wam przedłużyć żywotność Waszego dysku SSD. Tyle z mojej strony. Polecam Wam zobaczyć jakieś inne moje filmy. Tutaj macie dwa. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS.